Środę 14 sierpnia. Witam serdecznie. Pozdrawiam Was, drodzy, z Ustronia. Dzisiaj towarzyszą nam hasła z książeczki z Biblią na co dzień. Pierwsze z 5 Księgi Mojżeszowej, 2 rozdziału 7 wiersza. Pan, Twój Bóg, wiedział o Twojej wędrówce po tej wielkiej pustyni. I z 12 rozdziału Listu do Hebrajczyków, 12 wiersza. Wyprostujcie opadłe ręce i omdlałe kolana. Wszyscy, myślę, każda i każdy z nas miał w swoim życiu okresy wędrówki przez wielką pustynię, o czym czytaliśmy we fragmencie starotestamentowym na dzień dzisiejszy. Różne to były pustynie, różne zniechęcenia. No przecież każdy miał w swoim życiu, czy miewa, takie momenty, że ręce opadają, że się całkowicie nic nie chce, że najlepiej się gdzieś zaszyć, schować przed innymi ludźmi, nakryć ciepłą kołdrą, wziąć gorące kakao, pogłaskać kota lub jakikolwiek inny sposób, żeby się zrelaksować, zamknąć w sobie i odciąć się od tego wszystkiego, co nas otacza. Ale w końcu trzeba wyjść i do tego wyjścia potrzebujemy siły, potrzebujemy zapału. I jak je w sobie wykrzesać? Gdzie te siły znaleźć? Skąd je czerpać? Oczywiście przychodzi zaraz naturalna odpowiedź, że to posilenie, to wzmocnienie odnajdujemy w naszej relacji z Bogiem, odnajdujemy w lekturze Pisma Świętego, w modlitwie, w sakramencie ołtarza. Ale nie tylko. Zwróćmy uwagę na inny aspekt tego, gdzie możemy znaleźć pocieszenie, wzmocnienie, impulsy, inspiracje do dalszego funkcjonowania, a tym to możliwością, czy tę możliwość dają nam inni ludzie, w których to przecież, jak wierzymy, też przychodzi do nas Chrystus i do których my mamy jako Chrystus wychodzić. Dlatego ważne jest, drodzy, abyśmy dbali o tych innych ludzi nas otaczających, abyśmy dbali o nasze relacje, o nasze związki, o nasze przyjaźnie. I na kanwie tych dzisiejszych słów do tego chciałbym nas dzisiaj wszystkich zachęcić, żebyśmy spojrzeli na drugiego człowieka, nie tylko tak generalnie, jak to się zwykło mówić, jak na bliźniego, ale na tych naszych najbliższych, tych, z którymi widujemy się codziennie, bardzo często, na których możemy liczyć albo na których chcielibyśmy liczyć i na tych, którzy na nas chcą liczyć i na nas mogą liczyć w swoich różnych trudnych i ciężkich sytuacjach. Dlatego podnosząc innym opadłe ręce i kolana, dając im podnosić nasze, dbajmy o nich, rozmawiajmy z nich, pielęgnujmy nasze wzajemne relacje, pielęgnujmy społeczność, jaką mamy z innymi ludźmi, z tymi, z którymi jesteśmy blisko. Oby ten krótki impuls pobudził nas do tego, żebyśmy pobudzali nasze wzajemne relacje i wtedy te pustynie nie będą nam straszne, wtedy te chwile samotności nie będą aż takie długie, bo nie będziemy ich potrzebowali aż takich długich, bo będą stawać na naszej drodze ludzie, którzy nas podniosą, podźwigną, poprowadzą, wskażą nam plusy, wskażą nadzieję. Tej nadziei, dobrych relacji opartych na Bożej miłości Wam wszystkim życzę. Zostańcie z Bogiem. Dobrego, radosnego, błogosławionego dnia.